Dzień dobry drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii Akademii Nieruchomości. Jako że nazywamy się Akademia Nieruchomości, to nazwa zobowiązuje. Dlatego dzisiaj, jak widzicie, przy flipcharcie omówimy sobie, co się bardziej opłaca na najem. Czy nowe budownictwo, czy ewentualnie trochę starsze lub stare. Zapraszam do odcinka. Jak widzicie, na pierwszy ogień idzie cena. Dlaczego o tym mówię? No bo po to wynajmujemy, żeby zarabiać. Nie inaczej jest przy wyborze budownictwa. Przy nowym budownictwie, tak jak widzicie na flipcharcie, przy takiej samej lokalizacji, przy takim samym metrażu płacimy dużo więcej niż za podobne mieszkanie, na przykład w wielkiej płycie. Idzie zatem oczywiście cena najmu, jednak nie aż tak bardzo, jakby się wydawało. Dlatego ROI z takiej inwestycji potrafi być dużo wyższy w starszym bloku niż w nowym. Poza tym, tak jak widzicie, z czasem wasza nieruchomość straci na wartości do średniej rynkowej. I co mam na myśli, mówiąc, że straci na wartości do średniej rynkowej? Wyobraźcie sobie sytuację, że wasze mieszkanie, które kupujecie nowe, jest warte 160% ceny taniego mieszkania z rynku wtórnego. Natomiast jeżeli to mieszkanie będzie już miało lat 10-15, to będzie już warte tylko 130% takiego samego starego mieszkania, a stare mieszkanie już się nie dewaluuje. A zatem nowsze budownictwo, które się wybuduje jeszcze 15 lat po tym, jak wasz blok zostanie oddany do użytku, oczywiście zyska na wartości w stosunku do waszego bloku. Dlatego na wynajem dużo lepiej jest kupić najogólniej stare budownictwo, jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie pod kątem cyferek i tego, że to będzie inwestycja długoterminowa, a nie na rok czy na 2 lata, bo rzeczywiście w tak krótkim okresie raczej nie dostrzeżecie różnicy. A teraz pokrótce omówmy sobie wady i zalety każdego z typów budownictwa. Zaletą nowego budownictwa jest to, że jest po prostu nowe. Dlatego na początku, szczególnie na początku, teoretycznie powinny być niższe koszty utrzymania niż mieszkania w wielkiej płycie czy w innym starym bloku. Jednak pamiętajcie, po 5 latach może wylać się, w cudzysłowie oczywiście, worek z naprawami, bo deweloper w takim wypadku oczywiście niekoniecznie, ale może wcisnąć swojego zarządcę do administracji, który będzie tuszował i pudrował wszystkie sprawy, które powinny być naprawione w ramach gwarancji dewelopera. Dodatkowo, teoretycznie plusem nowego budownictwa jest to, że potencjalnie macie wtedy styczność z trochę lepszymi najemcami niż w przypadku wielkiej płyty. Natomiast nie jest to regułą i osoby bardziej majętne też potrafią niestety kombinować i niszczyć nieruchomość. Niewątpliwym plusem nowego budownictwa jest energooszczędność. A dlaczego o tym mówię? Już za kilka lat wejdą do powszechnego użytku etykiety energetyczne dla budownictwa mieszkalnego. W takim wypadku dostaniecie klasę od A do G i w zależności od tego, jaką klasę energetyczną będzie miało wasze mieszkanie, tak będzie warunkowany zapewne podatek od nieruchomości albo ewentualnie inne opłaty, a nawet dostępność do kredytowania. Jednak pamiętajcie, nowe budownictwo, takie kilkuletnie, wcale nie musi mieć dużo wyższej klasy efektywności energetycznej od dobrze ocieplonego bloku np. z lat 70. Teraz przejdźmy do minusów nowego budownictwa. Zdecydowanie największą barierą jest bariera wejścia. Wysoka bariera wejścia, czyli wysoka cena nieruchomości, gdzie na dosyć dobrym osiedlu w Warszawie mieszkanie 50-metrowe w nowym budownictwie potrafi kosztować już 1 000 000 zł albo i więcej. Drugą kwestią jest to, o czym już trochę wspomniałem, czyli strata wartości, a raczej utrata wartości w stosunku do średniej rynkowej. Czyli w czasie wasza nieruchomość przestanie być już nowa, tylko stanie się nieruchomością powiedzmy w średnim wieku, a następnie zostanie zaliczona do jakiegoś starszego budownictwa, tak jak teraz zaliczamy nieruchomości z lat 90. albo początku lat 2000. I ostatnią wadą jest oczywiście lokalizacja, jednak pamiętajcie, tutaj generalizujemy, bo potrafią być naprawdę dobrze zlokalizowane nowe bloki, które są na przykład tak zwanymi plombami w starych osiedlach. Natomiast niestety z reguły nowsze budownictwo jest gorzej zlokalizowane od tego starszego. I na koniec przejdźmy do starszego budownictwa, które nawiasem mówiąc ja na wynajem rekomenduję, jeżeli myślicie o tym, żeby wynajmować na trochę dłużej niż kilka lat. Zatem pierwszą oczywistą zaletą starego budownictwa jest oczywiście niska bariera wejścia. Tak jak powiedziałem przy nowym budownictwie, tak tutaj zupełnie odwrotnie. Za 50-metrowe mieszkanie w lepszej lokalizacji w Warszawie w starym budownictwie do generalnego remontu możemy zapłacić około nawet 500 tysięcy złotych, co jest połową kwoty nowego mieszkania. Oczywiście trzeba w takim wypadku też doliczyć remont, natomiast i tak kwota wejścia będzie dużo niższa.
W starszym budownictwie poza tym dużo prościej jest ustrzelić okazję. Dlaczego? Bo bardzo często są to okazje, które wynikają z tego, że nieruchomość jest nieatrakcyjna, zadłużona, pospadkowa, etc., etc. Trzecim punktem jest brak, utrata wartości, o czym mówiłem przy nowym budownictwie. Czyli w zasadzie, jeżeli kupicie mieszkanie w starszym budownictwie, to ono nie straci wartości w porównaniu do średniej rynkowej, a nawet w niektórych wypadkach może zyskać. A jako, że duże miasta w Polsce mają tendencję do rozrastania się i niegdyś ościenne dzielnice, dzisiaj są dzielnicami całkiem centralnymi, z tego może wynikać też, że wasza nieruchomość zyska na wartości. Mało tego, jeżeli kupiliście mieszkanie w starym bloku, który jest zaniedbany, ma brzydkie klatki, stare windy, to za ileś lat może się okazać, że zostanie całkowicie wyremontowany, windy zostaną wymienione, a elewacja też zostanie przynajmniej odmalowana albo zupełnie zmieniona. Oczywiście mamy do czynienia w starym budownictwie z lepszymi lokalizacjami. Tutaj raczej chyba nie muszę wyjaśniać tematu. I ostatnim plusem starego budownictwa jest to, że jest brak usterkowości. I teraz zapytacie się mnie pewnie, Świaniewicz, o co ci w ogóle chodzi? Otóż w moim mniemaniu w starym budownictwie wszystkie problemy zostały po prostu rozwiązane. Czyli mówiąc ogólnie, co się miało zepsuć, to już się zepsuło. A za wszystkie pozostałe usterki odpowiada spółdzielnia czy administracja. Oczywiście wypłacicie też fundusz remontowy, więc to nie są pieniądze z kosmosu. Natomiast tak czy inaczej, koszty utrzymania w dłuższej perspektywie mogą się wyrównać w starym i w nowym budownictwie. Oczywiście starsze budownictwo też ma swoje wady i jest ich oczywiście całkiem sporo. Najczęściej wysuwanymi zarzutami wobec starszego budownictwa, szczególnie wśród osób, które cenią sobie bardziej nowoczesne budownictwo, jest fakt, że nie mamy dostępnej nowoczesnej infrastruktury. Między innymi parkingów podziemnych, komórek lokatorskich, które są zlokalizowane na poziomie właśnie parkingu podziemnego itd., itd. Minusem starszego budownictwa jest to, o czym rzadko kiedy myślimy, czyli potencjalnie gorsi sąsiedzi. Oczywiście nie jest to regułą, natomiast miejmy na uwadze, że wprowadzając się do starego bloku, możemy natrafić na wiele osób starszych, ale też w tej mieszance będą rodziny z dziećmi, często ludzie po przejściach itd., itd. Więc niestety w starszym budownictwie ryzyko to natrafienia na gorszych sąsiadów, którzy będą mieli problemy z naszymi najemcami, jest niestety wyższe. I tak jak powiedziałem też wielokrotnie, koszty utrzymania też wchodzą w grę. Zanim kupicie mieszkanie w starszym budownictwie, koniecznie sprawdźcie, jakie są koszty ponoszone do spółdzielni, szczególnie na fundusz remontowy. I wysoki fundusz remontowy wcale nie musi być taki zły, ponieważ może to oznaczać, że spółdzielnia dba o części wspólne i jeżeli za wysokim funduszem remontowym idą też nakłady widoczne, czyli wyremontowane klatki, wyremontowana elewacja, nowe windy, to raczej nie ma się czym martwić. Paradoksalnie niski fundusz remontowy też może być pułapką, bo może się okazać, że w najbliższej przyszłości będzie musiał zostać radykalnie powiększony, albo spółdzielnia lub wspólnota będzie musiała zaciągnąć kredyt, który wy będziecie oczywiście spłacać w czynszu. Więc podsumowując ten punkt, musicie zwrócić uwagę na to, jak prężnie działa administracja wspólnoty albo spółdzielnia. Energochłonność. Tak jak już powiedziałem, jest to trochę problematyczne, albo może być trochę problematyczne. Jeszcze do końca nie wiemy, z czym to będzie się wiązało. Natomiast zwróćcie uwagę na to, jak ocieplony jest blok. A jest to bardzo proste do zweryfikowania, bo obecnie każda nieruchomość, która zostaje sprzedana lub wynajęta, musi posiadać aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym macie zawarte wszystkie informacje o tym, ile nieruchomość pobiera energii. Dziękuję za dziś. W komentarzach koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tych punktach i jakie wybralibyście mieszkanie jako waszą inwestycję. Do następnego. Cześć.